16 odcinków specjalnych o łącznej długości 165 km miało do pokonania niespełna 60 załóg podczas 29 rajdu warszawskiego. Rajdu, który miał być nieciekawy ze względu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w najważniejszych rankingach, a w którym końcowe rozstrzygnięcie padło na ostatnim OS-ie. Na warszawskim miało również zabraknąć aut WRC, a jednak się pojawiły dwie Corolle Pawła Dytki i Tomasza Czopika, rywali w walce o srebrny medal w klasyfikacji generalnej. No nie wymagajcie, kibice, od nas, żebyśmy od razu tak jeździli jak panowie, którzy jeżdżą 3 lata w WRC. No, mogą być problemy na początku, ale myślę, że ponieważ jest sucho, to się dość szybko przyzwyczajimy do szybkości zmiany biegów, do hamowań. No i potem to chciałbym, żeby to była przyjemność, bo tak na dla zabawy to auto jest niesamowite. Na pewno przygody będą, żeby tylko tak zakończyło się szczęśliwie. No dobrze też, że jest sucho, bo znaczy sucho, dobrze, że przesycha, bo te odcinki były już tak zniszczone. Było tyle już syfu na tych, że to praktycznie niektóre partie wyglądały jak na kormoranie, a nie jak na rajdzie asfaltowym. Także no nic, Tomek też się uczy tego samochodu, także no, kto będzie popełniał mniej błędów albo szybciej się uczył, ten będzie chyba z przodu. My tutaj praktycznie przyjechaliśmy walczyć z Michałem Sołowowym o trzecie miejsce w grupie N, także skupiamy się tylko na tym. Zadanie bardzo ciężkie, bo Michał przywiózł nowy samochód, świetnie przygotowany, Mitsubishi Lancer Evo 7, także no, będziemy mieli na pewno mocnego rywala w Michale. Niestety jest to rajd szutrowy, są łączniki asfaltowe. Rajd całkowicie nie pod ten samochód. Myślę, że będziemy starali się powalczyć o miejsce w pierwszej dziesiątce. Właśnie Sebastian Frycz i Maciej Wodniak wyruszyli z numerem 1 na trasę pierwszego etapu, liczącą 9 OS-ów o długości ponad 130 km. Załoga Opla Corsy walczyła o tytuł Mistrzów Polski w Trofeum 1600. Jak Państwo słyszeli, nie liczyła nawet na cień kontaktu z autami grupy N i miała rację, o czym świadczy choćby doścignięcie ich przez Czopika już na pierwszej próbie. Na szczęście w Trofeum 1600 nikt ich nie dogonił i po pierwszym dniu Frycz i Wodniak prowadzili w tej klasyfikacji. W rajdzie plasowali się na dobrym 5. miejscu. Tomasz Czopik i Łukasz Wroński w debiucie autem WRC spisywali się nieźle. Na pierwszych OS-ach to oni nieco szybciej oswoili się z zupełnie inną charakterystyką samochodu niż w grupie N, której w tym roku zostali mistrzami. Wygrali pierwszych 5 z 6 OS-ów, wypracowując kilkusekundową przewagę. Ostatnia pętla to tylko jeden wygrany, ostatni tego dnia odcinek. Reasumując, prowadzili po pierwszym dniu, ale gdyby nie kilka błędów, między innymi dwukrotne zgaszenie silnika, przewaga byłaby okazalsza niż 7 sekund. Paweł i Tomasz Dytkowie już 2 lata temu zadebiutowali w aucie WRC podczas Barburki Warszawskiej, ale tamte doświadczenia nijak mają się do poważnego rajdu. Kuzyni jakby nieco wolniej przestawiali się na nowy styl jazdy, przegrywając z głównym rywalem. Z pewnością nie ułatwiał zadania nieszczelny podczas pierwszej pętli przewód łączący turbinę z interkulerem. W miarę upływu kilometrów kuzyni zaczęli zmniejszać stratę, by ją zniwelować do 7 sekund po całym dniu. 2. miejsce. W grupie N faworytami byli Zbigniew Gabryś i Maciej Baran, walczący z Michałem Sołowowem o tytuł drugiego wicemistrza Polski. Właściwie prowadzili od początku, ale rywal był tuż. Nawet po 6. odcinku na chwilę ustąpili mu miejsca, jednak cały dzień zakończyli na czele N-ki. Szczególnie, że Sołowow jadący z Emilem Horniaczkiem po raz pierwszy Lancerem Evo 7 nie ukończyli imprezy. W nowiutkim aucie odmówił posłuszeństwa silnik na ostatnim odcinku specjalnym pierwszego dnia.
Po prawdzie Gabryś nie miał konkurentów zbyt wielu. Mariusz Stec z Witoldem Bogdańskim wycofali się już po trzecim odcinku specjalnym po awarii silnika. Marcin Biernacki i Krzysztof Gęborys ukończyli pierwszy dzień i cały rajd na trzecim miejscu w grupie N. Niemniej dwie wycieczki poza drogę i awaria turbiny sprawiły, że nie stanowili konkurencji dla liderów. Niemal pewni zdobywcy Pucharu PZM, Piotrowie Maciejewski i Kowalski, postanowili spróbować swoich sił w rywalizacji z najlepszymi. Po dobrej jeździe, popartej dużą dozą szczęścia, plasowali się po pierwszym dniu na czwartym miejscu w rajdzie i drugim w NC, minutę 12 sekund za Gabrysiem. Liderzy Trofeum 1600, Jarosław Pineles i Dariusz Burkat w Opru Corsie, niestety musieli poddać się prowadząc po dwóch OS-ach. Pękła poduszka pod silnikiem. Marcin Bełtowski i Robert Hundla w Skodzie Felicji to rywale Frycza w wyścigu o tytuł w Trofeum 1600. Znów okazało się jednak, że Skoda jest dużo słabsza od Opla, a i Frycz chyba jest szybszym kierowcą. Po pierwszym dniu drugie miejsce w klasie, 46 sekund za liderem. Drugi dzień o charakterze przypominającym słynne Mickey Mouse'y z rajdu Wielkiej Brytanii. Jeden regularny OS w Białłęce i dwa krótkie pod Pałacem Kultury i na Bemowie. Razem prawie 26 kilometrów. Czopik i Wroński nie ukrywali, że na takich próbach faworytem będzie Dytko. Okazało się, że wywróżyli sobie taki los. Jedynie na pierwszym przejeździe Bemowa uzyskali taki sam czas jak rywal. Pozostałe sześć prób przegrali, jak i cały rajd. Emocje, jakie towarzyszyły ostatniemu odcinkowi specjalnemu na Bemowie, przed którym mieli sekundę straty do Dytków, niewiele ustępowały zeszłorocznym towarzyszącym rywalizacji o złoty medal pomiędzy Januszem Kuligiem i Krzysztofem Hołowczycem. Dytkowie wykorzystali swoją szansę w 100%. Uzyskali najlepsze rezultaty na wszystkich 7 odcinkach, wykazując się mocniejszymi nerwami na wspomnianym wcześniej ostatnim Bemowie. Wygrali tym samym rajd, zdobywając tytuł pierwszych wicemistrzów Polski w klasyfikacji generalnej. Najtrudniejszy rajd chyba w życiu, w naszej karierze. No, wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale nie sądziliśmy, że aż tak. No, nie mieliśmy wyjścia, no, mieliśmy 7 sekund straty. Było sucho, to nie ukrywam, pomogło mi, no, czuję się pewnie na suchym. Pojechaliśmy, no, wszystko to, co potrafiliśmy, no udało się. Na razie jestem, tak jak mówię, taki troszeczkę zdenerwowany i zawiedziony, ale jak tak się na to z boku popatrzymy, to przecież co to za przegrana 2,8 sekundy po całym rajdzie. I mistrzostwo w NC i trzecie w klasyfikacji generalnej, no to i tak życiowy sukces i bardzo się cieszę. Gabryś i Baran zapowiadali przed drugim dniem jazdę spokojną, nieco pod publiczkę i rzeczywiście tak było. Na Bemowie oddali jeden z najdłuższych skoków na hopie, a na pewno najładniejszy stylowo. Oczywiście zwyciężyli w grupie N i zajęli trzecie miejsce w rajdzie, jak i w grupie N na koniec sezonu. Jeżdżę trzeci sezon, no nie udało się wcześniej
żadnego tytułu wyjeździć. Mamy tytuł drugiego wicemistrza Polski w grupie N, także cieszymy się niezmiernie z Maćkiem. Naprawdę jesteśmy zadowoleni. W tym roku no, nie było szans zdobyć lepszego miejsca, ale myślę, że w przyszłym roku powalczymy wyżej. Maciejewski i Kowalski próbowali ambitnie uszczknąć kilka sekund Gabrysiowi. Skończyło się tylko na wygraniu z nim trzech prób. Ostatecznie zajęli drugie miejsce w grupie N ze stratą do triumfatora minuty i 23 sekund. Zdobyli także czwarte miejsce w rajdzie. Szczęścia. Nie spodziewałem się tego w ogóle, że uda nam się aż tak dobrze wystartować, no ale no, jakoś się udało. Pech rywali, nasze szczęście jakoś bez żadnych problemów. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy na to. W trofeum 1600 był to znany z kolarskiego wyścigu pokoju etap przyjaźni. Frycz i Wodniak oszczędzali samochód, a mimo to powiększali przewagę nad Bełtowskim. Wygrali klasę zdecydowanie, zdobywając tytuł mistrzowski. Na ostatnim odcinku pozwolili sobie na pozdrowienia dla kibiców. W rajdzie piąte miejsce. Dzisiaj było bardzo spokojnie, bardzo wolnie na dojechanie do mety, bez jakichś niepotrzebnych boków, bez przyspieszania w zakrętach, żeby czasem półeczki nie uszkodzić. Bełtowski i Hundla nawet nie próbowali zaatakować Frycza. Jechali dla publiczności zadowoleni z tytułu pierwszego wicemistrza kraju. Na Bemowie także pozdrawiali publiczność. Relacja z walki w pozostałych klasach za dwa tygodnie. No udało się. Po prostu się udało. Początek sezonu nie wskazywał na to, ale zaczęliśmy jeździć szybciej, poznaliśmy samochód lepiej, no i dużo treningu, no i jakoś tak poskładało się wszystko i szczęście. A to zwycięzcy rajdu Paweł i Tomasz Dytkowie.